Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnych kulisach biznesu. Pierwsze kulisy biznesu, które podsumowują miesiąc styczeń w 2019 roku. To już jest kolejny rok, kiedy nagrywam dla Ciebie kulisy biznesu. Cały poprzedni 2018 rok nagrywałam dla Ciebie materiały, w których opowiadałam Ci wszystko to, co się dzieje w moim zespole, w moim biznesie. Mówiłam Ci o sukcesach, mówiłam Ci o porażkach, mówiłam Ci o planach. Bardzo ciekawi mnie, jak długo już jesteś ze mną. Czy to są Twoje pierwsze kulisy biznesu, czy może poprzedni rok cały byliśmy razem? Daj mi proszę znać w komentarzu. Jeżeli jesteś nową osobą na kanale, to przede wszystkim zachęcam Cię do tego, żeby subskrybować kanał i na bieżąco dostawać powiadomienia o nowych filmach, o nowych kulisach biznesu. A ja pozwól, że pokrótce Cię wprowadzę, ponieważ mamy dużo osób z nowej społeczności. Od wielu lat prowadzę firmę szkoleniową Rowińska Business Coaching. Rocznie w szkoleniach bierze udział około 6 900 7 000 osób, takich szkoleniach stacjonarnych, całodobowych. Napisałam książki, z których najpopularniejszą jest książka Kobieta Niezależna, a łącznie napisałam ich 7. Robię również kursy online, jak również występuję czasami jako mówca motywacyjny albo trener biznesu, nie tylko na swoich szkoleniach, ale również na zaproszenia innych firm. I w kulisach biznesu dzielę się Tobą z tym, co się takiego dzieje w moim biznesie, po to, żeby zainspirować Cię do tego, abyś miał więcej informacji do tego, w jaki sposób prowadzić swój osobiście biznes, ale też pokazać Ci sposób myślenia przedsiębiorcy, ponieważ to jest zawsze najbardziej kluczowe i myślę, że dlatego też bardzo często czytamy biografie znanych ludzi albo wielkich ludzi, którzy osiągnęli sukcesy, po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób oni myśleli, bo co robili, to wszyscy wiemy, ale chcemy wiedzieć, co ich do tego skłoniło. Zaczniemy zgodnie z takim standardem, w którym najpierw opowiadam o tym, co się wydarzyło, potem z czego jesteśmy dumni, co mogliśmy zrobić lepiej, jakie wyciągamy wnioski, jak również mówię Ci o planach na kolejny miesiąc, a na końcu jest taka sesja Q&A, która odpowiadała na jedno pytanie, które najczęściej padało pod poprzednimi odcinkami, albo na moim Instastory czasami zadajecie pytania do kulis biznesu, patrząc w międzyczasie, co robimy. Nie wiem, czy jesteś ze mną na Instagramie, na Instastory, tam na bieżąco nadaję prawie każdego dnia, co się dzieje. I dziś w tej sesji Q&A opowiem trochę więcej na temat samodzielnego wydawania książki, czyli jak ja wydaję osobiście swoje książki, ponieważ to jest pytanie, które bardzo często pada i jeżeli będziecie chcieli, to później je rozwiniemy. Co się wydarzyło? Oczywiście styczeń to jest taki miesiąc, który u nas teoretycznie mógłby być spokojnym miesiącem, ale ponieważ wiele miesięcy wcześniej, kwartałów czy nawet rok wcześniej pracujemy cały czas bardzo aktywnie, to nawet styczeń wtedy, kiedy dopiero się wszyscy rozpędzają, w naszym biznesie jest bardzo aktywny. Zaczęliśmy od takiej sytuacji, w której dowiedziałam się o tym, że 31 grudnia została złożona nowelizacja ustawy w sprawie przemocy domowej. W związku z czym zaczęło się tak dość mocno, ponieważ zaczęliśmy od tego, że ja poczułam, że gdzieś tutaj wątek kobiet i kobiety niezależnej wręcz zostaje wywołany do tablicy. Ja wiem, że ta ustawa nie przeszła, ty prawdopodobnie też o tym wiesz, natomiast wtedy, kiedy to wybrzmiało, to był taki mocny czas, w którym powiedziałam, ok, coś musimy w takim razie zrobić. Oczywiście od wielu lat dbam o to, żeby projekt Kobieta Niezależna był jak najszerzej promowany i żeby jak najwięcej kobiet było niezależnych finansowo, ale tutaj to tym bardziej taki dla mnie to był taki nawet policzek po prostu w stronę kobiet, że w ogóle ktokolwiek taką ustawę składa. I w tajemnicy, nie nagrywałam tego na kanale YouTube, tylko do społeczności takiej na Instagramie, jak również na grupie Kobieta Niezależna, którą mamy na Facebooku, zrobiliśmy szybko taką akcję po to, żeby jeszcze bardziej wesprzeć kobiety w tym, aby zadbały o swoją niezależność finansową. I tutaj akurat poprosiliśmy kobiety, które mogą sobie na chwilę obecną, są już stabilne finansowo, niezależne finansowo i mentalnie i mogą sobie pozwolić na to, żeby pomóc innym kobietom. Zaproponowaliśmy im
taką akcję, w ramach której my damy książkę Kobieta Niezależna w symbolicznej kwocie 9 zł, ale po to, aby one mogły pozwolić sobie na kupienie 2 albo 3 egzemplarzy i wręczenie ich kobietom, które tego potrzebują. Łącznie stać nas było na 1000 sztuk, tak sobie ustaliliśmy w naszym budżecie, że 1000 sztuk takich książek przeznaczymy na tą akcję. Ostatecznie wyszło 1170, ponieważ jak już ją skończyliśmy, a ona się skończyła chyba po 2 godzinach, czy jakoś tak od ogłoszenia, to zaraz dostaliśmy informację, że ktoś tam jeszcze potrzebuje, więc tak jeszcze troszeczkę dołożyliśmy, żeby chociaż do północy starczyło tego pierwszego dnia, bo wieczorem ogłosiłam tą akcję, no i ostatecznie mamy 1170 takich egzemplarzy, także dziękuję przede wszystkim wszystkim z Was, którzy się zaangażowali w tą akcję, no i mam nadzieję, że one dotarły do tych właśnie kobiet, które tego najbardziej potrzebują. Zrobiliśmy również wyprzedaż płyt DVD, ponieważ mamy akcję czyszczenia magazynów, ona nadal jest, w związku z czym jeżeli masz na czym odtworzyć i potrzebujesz płytę DVD albo z tego, w jaki sposób budować swoją pewność siebie, albo jakie jest 6 kroków do budowania stabilizacji finansowej, albo jakieś moje wystąpienie, na którym na przykład nie mogłaś być albo nie mogłeś być i chcesz je zakupić, to w opisie do wideo oczywiście znajduje się link, więc możesz jeszcze z tej akcji skorzystać. Nie będziemy już produkowali płyt DVD. A kolejna rzecz, no to oczywiście Bruksela i tutaj mieliśmy 2 akcje. Najpierw mieliśmy nagranie nowych materiałów do kursu online i do kampanii do kursu online Kobieta Niezależna, ponieważ już niedługo będziemy robili kampanię Kobieta Niezależna i będzie coraz więcej informacji ode mnie wypływało zarówno na kanale YouTube, jak również na Facebooku czy na moim blogu, dotyczących tego, jak kobiety mają zadbać o siebie i swoją niezależność finansową. To będą materiały bezpłatne, ale będzie również fajna konferencja online, ona również będzie bezpłatna, na której ja będę dzieliła się wiedzą, a te kobiety, które będą chciały dołączyć na pokład kursu online, będą to mogły zrobić na końcu tej kampanii w bardzo promocyjnej cenie. Więc nagrywaliśmy nowe materiały, jak również nagrywaliśmy nowe materiały też do kursu, ponieważ zależy nam na tym, żeby ten kurs był aktualizowany. Chcemy tam wgrywać nowe materiały, więc wątek prawny się trochę zmienił, dlatego robiliśmy nowe rzeczy. I przy tej okazji, ponieważ to jest takie 5 dni po prostu w Brukseli, kiedy ekipa przyjeżdża i tam pracujemy, dlatego w Brukseli, ponieważ już każdy mój wyjazd z Brukseli do Polski i rozstania z rodziną dłuższe już po prostu nie wchodzi w grę. Jest jakaś granica, kiedy ja chcę i mogę być w podróży i w delegacji i jakaś taka, której już po prostu nie chcę przekraczać. Dlatego tym razem to jest droższe oczywiście o wiele razy, żeby wynająć wszystko w Brukseli i żeby wszystkich sprowadzić po prostu do Brukseli i utrzymywać ich tam przez tydzień i tak dalej. No ale tutaj jeżeli chodzi o dobro mojej rodziny i w ogóle o nasze relacje, no to jest po prostu kluczowe, w związku z czym zdecydowaliśmy się na taki ruch. Jak również odbyła się taka narada zespołowa nasza w Brukseli, czyli przyjechały dziewczyny, które są odpowiedzialne za zespoły marketingowe, za zespoły social mediowe, za zespoły, jeżeli chodzi o sklep online, jak również za zespoły ze szkoleń stacjonarnych i wraz z nimi wszystko nakładałyśmy na kalendarze, planowałyśmy to, co się wydarzy w tym roku, ale również podsumowałyśmy to, co się wydarzy w poprzednim. Już wcześniej to mówiłam, ale powtórzę, my to możemy zrobić dopiero w styczniu, ponieważ dopiero dostajemy rachunkowość naszą zarządczą i całe podsumowanie w styczniu, bo musimy zamknąć grudzień, żeby mieć pełen obraz firmy i dopiero wtedy możemy podejmować decyzje. A im większą firmą jesteśmy, tym więcej decyzji musi być podejmowanych na bazie liczb, a nie widzimisię, albo emocji, albo tego, co byśmy tylko i wyłącznie chciały. No, ponieważ trzeba być odpowiedzialnym finansowo. Jeżeli po prostu podejmiemy jakąś decyzję taką z kosmosu, to możemy stracić płynność finansową. Dlatego musieliśmy czekać na to. Natomiast to był świetny czas, też taki moment, w którym
Po prostu zaczynamy rano pracować od 8 i pracujemy do wieczora do 8 i cały czas po prostu ciśniemy, oczywiście z przerwami na posiłek, ale cały czas jesteśmy w takim transie, wtedy nic nas nie rozprasza i tylko i wyłącznie koncentrujemy się nad naszą burzą mózgów i nad tym wszystkim, co chcemy zrobić. Bardzo ważna rzecz, jeżeli robicie takie narady, my wcześniej w naszym systemie Monday, w opisie do tego wideo masz link, taki nasz system do zarządzania projektami, zaplanowałyśmy wszystkie kwestie, które chcemy podczas tych kilku dni narady poruszyć. Czyli to nie było tak, że o, przyjedziemy i pogadamy, tylko każda z nas ze swojego działu miała kwestie, które chce poruszyć. Wszystkie miałyśmy czas wcześniej przed tą naradą, żeby zapoznać się z tym, co każdy chce poruszyć, po to, żeby znowu nie było takie coś, o, jestem zaskoczona, że o to pytasz, nie wiem, wrócę do ciebie z odpowiedzią za 2 dni. Wszystko chcieliśmy zrobić tak, żeby już po prostu zostało dopięte wtedy, kiedy o tym rozmawiamy i żeby tu od razu jakieś ruchy zostały wykonane. Co jeszcze? Oprócz Brukseli był Amsterdam. W Amsterdamie wraz z Marcinem Kokoszką występowaliśmy na sobotnim Powerze. To było takie wydarzenie motywacyjne, w którym ja miałam wystąpienie o tym, w jaki sposób zbudowałam swój wielomilionowy biznes. W opisie do tego wideo masz również link do tego nagrania. Jeżeli chcesz je zobaczyć na VOD, to możesz to zobaczyć. A Marcin opowiadał o tym, w jaki sposób pracowaliśmy razem, w jaki sposób doprowadził do sytuacji, w której miał milion długów, wtedy, kiedy pojawił się u mnie po raz pierwszy na sesji coachingowej i jak później z tego wychodziliśmy, że 2,5 roku zajęło mu wydostanie się z tych tarapatów, a później już napisaliśmy na ten temat książkę. No i oczywiście fajny bardzo Amsterdam, także piękny weekend. To nie koniec było naszych podróży, ponieważ jeszcze mieliśmy szkolenia stacjonarne i szkolenia stacjonarne w Warszawie. Teraz właśnie się one kończą. Ja wiesz, jak wiesz, zawsze kulisy biznesu nagrywam dla ciebie wcześniej, bo one muszą być zmontowane. Więc teraz kończymy taki maraton szkoleniowy. Zaczęliśmy od 7 zasad zarządzania sobą w czasie i tutaj świetne szkolenie, po którym ludziom się po prostu rozjaśnia to, w jaki sposób oni mogą być jeszcze bardziej maksymalnie produktywni. Ponieważ wszyscy mnie pytają, Kamila, jak ty to ogarniasz, jak ty to robisz, jak ty to robisz, jak ty to łączysz. No i na to pytanie odpowiadamy właśnie na tym szkoleniu. No i później przepiękne szkolenie Zbuduj swoją wewnętrzną siłę. Muszę wam powiedzieć, że to było najlepsze szkolenie, jakie kiedykolwiek przeprowadziłam, jeżeli chodzi o zbudowanie wewnętrznej siły. Wszyscy to mówią, łącznie z teamem, ja też mam takie poczucie, a uczestnicy to była jakaś totalna magia po prostu, co się na tej sali zadziało. Testowaliśmy nowy hotel Soundgarden w Warszawie na Żwirki Wigury. Dali radę. Myślę, że nawet coraz częściej będziemy korzystali z ich usług. Natomiast no, te szkolenia to po prostu była bajka. Natomiast po szkoleniu Zbuduj wewnętrzną siłę, ja po 2 dniach takich ogromnych emocji, z którymi przychodzą uczestnicy szkolenia i o tym wszystkim rozmawiamy i naprawdę no, pracujemy nad takimi bardzo głębokimi aspektami, dla wielu takimi trudnymi. Są ludzie, którzy się wzruszają, płaczą i przychodzą z czymś później do mnie, to ja później potrzebuję odreagować i przez parę godzin po prostu nie mogę widzieć nikogo, muszę się tak uspokoić totalnie i wyciszyć się z tych wszystkich emocji i z tych wszystkich informacji, które do mnie padły. Jeżeli wykonujecie podobny zawód albo zaczynacie w ogóle wykonywać podobny zawód, w którym pracujecie z ludźmi, to weźcie również to pod uwagę, żeby mieć czas dla siebie, żeby po prostu odsapnąć. Miałam również fantastyczne wystąpienie na Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkałam się ze studentami zarządzania. To były pierwsze roczniki. Ciekawe doświadczenie, kiedy przychodzą ludzie na pierwszy rok studiów. I powiem wam taką ciekawą rzecz, ponieważ ja z reguły, jak dla kogoś występuję, to chcę zawsze poznać swoją publiczność wcześniej, to co myślą, to czego by potrzebowali. I kiedy tylko to jest możliwe, to zawsze przeprowadzam ankietę. Po prostu nigdy nie jadę tako i gadam swoje wystąpienie jakieś tam, które po prostu mam przygotowane, tylko zawsze staram się poznać publiczność wcześniej, żeby chociaż w pewnym sensie mógł po prostu nawiązać do tego, co ich interesuje. I taka ciekawa rzecz, którą ci studenci napisali mi w ankiecie, zapytałam ich o to, kto jest dla nich takim guru i w ogóle takim mentorem, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę. No i tam
ponad chyba 130 albo ponad 160 studentów, już nie pamiętam, wypełniło tą ankietę i tak jak czytałam ją później w Excelu, ten cały raport, który dostałam, to było tak, kto jest tam dla ciebie właśnie takim mentorem, czy tam kogo podziwiasz, i tam był Steve Jobs, świętej pamięci Jan Kulczynk, Elon Musk, mój tata, potem Steve Jobs, ten Jan Kulczyk, mój tata, mój tata, mój tata. I tak jak to czytałam, to sobie myślę, mówię, wow, w ogóle pełno takich wątków mój tata. Raz się tylko pojawił wątek moja mama. No ale to też miło, że się pojawił. Natomiast tak, no fajnie się czyta taką ankietę. Mój tata, mój tata, mój tata. Jak często właśnie wtedy, kiedy jesteśmy przedsiębiorcami, nasze dzieci patrzą na nas i później, kiedy zaczynają studiować, no to no, jesteśmy dla nich po prostu takimi mentorami, więc jeżeli macie dzieci, to weźcie to pod uwagę, że to, w jaki sposób wy pracujecie albo w jaki sposób budujecie swój biznes, ma też ogromny wpływ na wasze dzieci. To, co wypełniło moje serce naprawdę w przepiękny sposób, to był lunch z wyzwaniowcami z czwartej edycji. Co roku organizuję wyzwanie. To jest wyzwanie sportowe poniekąd, ale ono ogólnie jest wyzwaniem rozwojowym, ponieważ oprócz tego, że się chodzi na początku na spacery, potem się truchta, potem się biega, w międzyczasie czyta się książki, robi wiele innych zadań, które mają zbudować charakter i charyzmę uczestników. Następne wyzwanie na jesień, ale na stronie kamilarowińska.pl zawsze możesz sprawdzić i bądź na bieżąco. No to z 2385 osób, ale mogę się pomylić, także błagam o wybaczenie, 52 osoby ukończyły wyzwanie. Część z nich, spotkałam się z nimi w Poznaniu na kolacji, a druga część powiedziała, że woli się spotkać w Warszawie, w związku z czym odbył się lunch. Przepiękne spotkanie, niesamowite historie, dziewczyny, które po prostu biegają później maratony, ultramaratony też po tym wyzwaniu, cudowne przyjaźnie, które się zawiązały pomiędzy uczestnikami, jakie fajne naprawdę relacje. To było coś pięknego. Chyba 3 godziny byliśmy na tym lunchu, ale no ja najchętniej bym z niego nie wychodziła. I do tego stopnia, że ja generalnie zrobiłam wyzwanie, które dotyczy biegania, a nie na przykład chodzenia na jogę czy na siłownię, no bo bieganie to jest jedyne, co ja jestem w stanie sprawdzać, monitorować, jak wy się rozwijacie, ale wcale nie uważam, że każdy musi biegać. Natomiast no, jak powiem, nie wiem, że masz chodzić 2 razy w tygodniu na jogę, no to ktoś pójdzie albo nie, a jeżeli chodzi o bieganie, no to widzę na Endomondo, na zrzutach, czy się ktoś rozwija, czy się nie rozwija. I tak mi się spodobało, ale tak mi się spodobało po prostu z wyzwaniowcami, że mówię, słuchajcie, ja muszę z wami coś zrobić i nie wiem, co to będzie. I mówię do nich, to może przebiegniemy jakiś bieg 10-kilometrowy po prostu po wakacjach, jak ja już się przeprowadzę do Polski, będę bardziej dostępna, to po prostu umawiamy się na wspólny bieg. I tym razem to ja robię dla wyzwaniowców, bo normalnie nie biegam, ale mówię, okej, z nimi 10 kilometrów mogę po prostu przebiec w ramach jakiegoś takiego biegu charytatywnego albo czegoś takiego, w związku z czym jesteśmy umówieni, że po wakacjach gdzieś razem pobiegniemy. Dziękuję wam naprawdę za to spotkanie, to było cudowne. Co dalej? Co dalej się wydarzyło? Nasz projekt, sesja inspiracji mastera. Patrzcie, ja tyle już gadam, a tu jeszcze w ogóle dopiero połowa stycznia. Mieliśmy sesję inspiracji RBC Master Business Training, kolejną w Warszawie. Mówiłam wam o tym, że w ubiegłym roku stworzyliśmy taki projekt po to, aby masterzy, czyli uczestnicy mojego całorocznego programu szkoleń, jak już skończą, albo nawet jak są w trakcie, mieli okazję również się jeszcze dalej rozwijać. Czyli nie, że skończą 9 dni szkoleniowych i dzięki na razie i później zostają jeszcze z kursami online, tylko żeby mogli budować ze sobą razem biznesy, wymieniać się doświadczeniami. Chcieliśmy taką platformę dla nich stworzyć i powstała ta sesja inspiracji mastera. Tym razem był temat dotyczący HR-u, czyli w jaki sposób HR i kadry. Monika Smulewicz, fenomenalna dziewczyna, nasza masterka właśnie występowała i opowiadała o tym. Masterzy dobierali się w grupy mastermindowe, planowali już swoje jakieś dalsze działania. Jeżeli jesteś masterem, to koniecznie porozmawiaj z Karoliną Kozielską, z opiekunem mastera, kiedy jest następna edycja i po prostu dołącz do tego, bo te spotkania są nieprawdopodobnie budujące i rozwijające, w związku z czym po prostu wspieraj się w ten sposób. Mieliśmy również wątki dotyczące naszego HR-u, czyli
rozstaliśmy się z jedną z osobą, która była u nas na czasie próbnym, to była Asia. I tutaj akurat nie skończyła tego, znaczy nie przeszła dalej po tym okresie próbnym. Jak wielokrotnie wam opowiadałam, budowanie zespołu, budowanie biznesu to nie tylko i wyłącznie takie momenty, które są po prostu cudne i piękne i miłe. To są również momenty, które są trudne wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję o tym, czy ktoś będzie z nami dalej współpracował, czy nie. No i tutaj taką decyzję musieliśmy podjąć. Kolejne rzeczy, które się wydarzyły, to były awanse. Już też wam wspominałam, ale to jeszcze powiem. Katarzyna Schulz z naszego zespołu awansowała na wyższy stopień i jest już seniorem w dziale Customer Care, czyli w dziale ulubionego klienta od tego miesiąca. I Agata Krzyżanowska, która wiele lat już współpracuje z nami, również awansowała na The Head of Event Coordination, czyli jest szefową organizacji szkoleń. I miała swój debiut teraz w styczniu podczas tych szkoleń. I chcę ci powiedzieć jeszcze, jak to się dzieje, że ja jestem w stanie zaufać człowiekowi, który przychodzi na nowe stanowisko i ma do zrobienia wielką rzecz, ponieważ ma do zrobienia zorganizowanie szkolenia, zajęcie się zespołem organizacyjnym, wynajęcie sali, w ogóle cały przebieg szkolenia, sprzęt, wszystko, od umowy po zorganizowanie towaru, sprzedaż na stoisku, wszystko, jak ja to robię. Otóż Agata przygotowywała się do przejęcia tego stanowiska przez 3 ostatnie miesiące. To nie było tak, że ona nagle po prostu w styczniu obudziła się pierwszego, ja jej powiedziałam, że awansuje i ona bierze to stanowisko, tylko Mariusz, o którym opowiadałam ostatnio w kulisach biznesu, który zdawał to stanowisko, zdawał je stopniowo Agacie. Już w wakacje ubiegłego roku, kiedy podejmowaliśmy taką decyzję, Agata od czasu do czasu jeździła z Mariuszem po to, żeby zobaczyć, jak on negocjuje umowy, jak on sprawdza obiekty, w których będziemy się szkolili i sprawdzała, jak wygląda cały w ogóle standard działania, cały proces organizowania szkolenia. I robiła to dodatkowo do swoich obowiązków, ponieważ ona wcześniej była szefową biura. Była też moją asystentką, w związku z czym naprawdę miała dużo zajęć, ale dodatkowo jeszcze w weekendy po prostu robiła nadgodziny po to, żeby zdobyć nowe stanowisko i żeby awansować, to zdobywała nowe doświadczenia i uczyła się tego z Mariuszem. Później pracowała z zewnętrznym naszym konsultantem, z Dagmarą Łuczyńską, o której opowiadałam w ostatnich materiałach, i z Dagmarą ustalała całkowicie cały proces i standard. Potem było całe zebranie, ostatnio jak w grudniu mieliśmy Kobietę Niezależną w Poznaniu, to było całe zebranie całego zespołu, gdzie punkt po punkcie Agata omawiała całą procedurę organizacji szkolenia. Tam jest bodajże 72 punkty i cały standard jeszcze przerabialiśmy. I to powoduje, że wtedy, kiedy właśnie w styczniu organizujemy takie szkolenie, to ja po prostu przychodzę na salę szkoleniową za 15:10, bo o 10:00 jest szkolenie, przychodzę za 15:10 i ja jestem przekonana, że wszystko działa, a jak nie działa, to że Agata właśnie załatwia, żeby to działało. I w budowaniu zespołu niezwykle ważne jest, żeby oczywiście stopniowo oddawać odpowiedzialność odpowiedniej osobie, pozwalać jej wdrożyć się w to nowe stanowisko, ale nie wyręczać jej i nie robić tego za nią, ponieważ po to ona awansowała na wyższe stanowisko, po to dostaje wyższe wynagrodzenie, po to dostaje dodatkowe benefity, żeby udźwignęła to stanowisko, więc to też jest oddanie odpowiedzialności, ale też przekazanie zaufania dla tej osoby. To w tym się trzeba doskonalić. No, w związku z awansem Agaty pojawił się też w zespole RBC nowy samochód. Wcześniej nie było takiej potrzeby, natomiast tutaj potrzebowaliśmy kupić samochód dostawczy, który będziemy może obklejać niedługo Kobieta Niezależna. No i tam oczywiście cały zespół po prostu się pakuje i jedzie na szkolenie. To, co było ciekawe, w ubiegłym roku kupowaliśmy na Racławickiej w Warszawie mieszkanie po to, żebyśmy mogli wszyscy tam w nim spać, żeby obniżyć koszty i tak dalej, i tak dalej. I kupiliśmy to mieszkanie, ale tak szybko nam się rozrósł zespół, bo jak kupowaliśmy to mieszkanie, to było nas, nie wiem, może 4 osoby w zespole, jakoś tak. Teraz mamy chyba już 14, już nie nadążam z liczeniem. No ciągle co się nauczę jakieś liczby, to okazuje się, że znowu ktoś przyszedł nowy.
I teraz znowu ja śpię w hotelu, bo się okazuje, że na Racławickiej się po prostu nie mieszczę i tam śpi zespół RBC, a ja dalej w hotelu. Także to jest niesamowite, jak się rozwijamy. Kasia, Katarzyna Szulc i Kasia i Ola z naszego zespołu Customer Care kontynuowały swoje szkolenia w ramach pakietu Master, ponieważ u nas zasadą jest, że każdy członek zespołu RBC przychodzi na szkolenia i po prostu jest masterem po to, żeby nawet jeżeli odpisuje na maile pod tytułem, gdzie jest moje zamówienie, to żeby wiedział po prostu, jak wszystkie szkolenia wyglądają i żeby był przeszkolony i żeby w ogóle mógł się zidentyfikować z tym, czym się zajmujemy. W związku z czym zespół przychodził. No i ponieważ jest nas coraz więcej, to szukaliśmy rozwiązań na większą powierzchnię w naszych biurach w Gliwicach, ponieważ potrzebujemy prawdopodobnie zaplanować na koniec tego roku jakąś przeprowadzkę, no ale na razie szukamy większej powierzchni. Ponieważ zleciliśmy firmie zewnętrznej zupełnie już pakowanie wszystkich naszych zamówień, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Mamy 4 osoby, które odpowiadają na maile pod tytułem, gdzie jest moje zamówienie już w zespole, a co dopiero jeżeli chodzi jeszcze o pakowanie. Więc zaczęliśmy zastanawiać się nad nową aranżacją w Gliwicach i mieliśmy taki magazyn w naszym biurze. I w Brukseli, jak siedzieliśmy na spotkaniu naszym kierowniczym, to ja mówię, słuchajcie, ten magazyn, mamy dużo szaf, mamy 3 piwnice, sprawdźcie, czy jakieś rzeczy z tego magazynu nie mogą zostać wywalone, bo potrzebujemy mieć dodatkową przestrzeń. I robimy teraz taki pokój ciszy w Gliwicach. On nie jest duży, to jest jakieś może 14 metrów kwadratowych. Ale taki pokój, do którego jak ktoś będzie potrzebował porozmawiać przez telefon albo taką naradę będzie miał tajną jakąś, której niekoniecznie cały zespół musi słuchać, czyli z kancelarią prawną albo jakąś inną taką, która dotyczy tylko i wyłącznie jego projektu, to wtedy będzie wysyłany do pokoju ciszy i tam będzie sobie, nikt mu nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie słuchał, nikt nie będzie robił żadnych zakłóceń. Także malutkie remonty nas szykują, ale to, co jeszcze robiliśmy, to kończyliśmy remont, kolejny remont na Brzeskiej. Kilka razy już Wam wspominałam o tym, że inwestowaliśmy w kamienicę na Brzeskiej, w renowację stuletniej kamienicy, budowanie jej na nowo i tak dalej. I jak kończyliśmy tą inwestycję, to zapytałam tą firmę, która się tym wszystkim zajmuje, że właściwie to ten zysk, który byłby wypracowany, to ja go nie muszę wypłacać w gotówce, no bo jak go wypłacę w gotówce, to znowu coś tą gotówką muszę zrobić i iść znowu ją inwestować, że może w takim razie ja to wypłacę albo część chociaż, albo całość wypłacę w jakimś lokalu. To jest zawsze fajna rzecz, jeżeli bierzesz udział w takich inwestycjach, ponieważ masz pierwszeństwo. W związku z czym wybrałam najlepszy lokal, jaki tylko można, na pierwszym piętrze 23 metry, ponieważ to są najlepiej chodzące, to jest coś, co zawsze wszyscy od Ciebie kupią albo wynajmą, ale w ogóle nie ma tematu, jeżeli chodzi o takie mieszkanie. Zawsze jest fajna stopa zwrotu, w związku z czym powiedziałam, ok, ja sobie takie coś chcę zostawić. Na początku myślałam, że to ja tam będę spała, ale okazało się, że szybko ktoś to chce wynająć, więc mówię, no dobra, to nie ja. No i oczywiście robiliśmy remont pod wynajem. I muszę Wam powiedzieć, że cały remont został dokonany bez mojego udziału. Ja byłam cały czas tylko i wyłącznie online. Beata Kozar, którą obserwowaliście w ostatnich kulisach biznesu, zajmowała się strefą wizualną. Bartek Srocha zajmował się całą resztą. To jest mężczyzna, który od 20 lat robi po prostu wszystkie remonty, które mnie dotyczą, wszystkie malowanie, wszystko. I jak się ma dobry team dwóch ludzi, no tutaj okazało się, że trochę mieliśmy obsuwy i różnych wyzwań. Ale można było to zrobić bez kompletnie mojego udziału. Ja jeszcze nawet tam nie byłam, tak w ogóle nie byłam tam. Tylko raz byłam, bo musiałam odebrać lokal i później w ogóle mnie tam jeszcze nie było. Także tylko oglądałam filmy i zdjęcia, ale to zrobiliśmy. Mówię Ci to po to, żeby nauczyć Cię takiego myślenia, czy to jest konieczne, abym ja się pod tym podpisała, albo w tym uczestniczyła, albo tam była. Ponieważ wielu przedsiębiorców, wielu właścicieli firm albo menedżerów nie ma czasu, dlatego że wszystko muszą klepnąć osobiście, wszędzie muszą pójść, wszędzie się muszą po prostu wtrącić, a ja dążę do tego, żeby zatrudniać takich ludzi, zapraszać takich ludzi do współpracy, żeby moje sprawdzanie, kontrolowanie albo przyklepywanie nie było konieczne. Tacy ludzie z reguły bywają drożsi,
ale nie zawsze, ale też warto jest im na samym początku współpracy o tym mówić i o tym wspominać, żeby oni wiedzieli, że to, co oni robią, to zależy ci na tym, żeby to było tak zrobione, żebyś ty tego już nie musiał sprawdzać ani kontrolować. Ja do tego dążę i tego uczę moich współpracowników. I jak cokolwiek robię, robimy zdjęcia, to osoby, które siedzą przy monitorze i ja się ich pytam ładnie i oni mówią ładnie. Ja mówię, to bardzo proszę, dziękuję. I ja już nawet nie podchodzę do tego monitora i się nie sprawdzam, czy ładnie, bo to jest ich robota, żeby ładnie było. Po to ci to mówię, taka jest intencja. Co dalej się działo? Jeszcze wyszły kulisy biznesu ekstra właśnie z Beatą Korzar o tym, jak urządzić mieszkanie na wynajem, jak również kulisy biznesu podsumowujące cały ubiegły rok. I tutaj dziękuję serdecznie za wszystkie podsumowania, za wszystkie wasze ważne lekcje, ponieważ one są dla mnie zawsze istotne i kluczowe, co wy z tego materiału, który ja dla was nagrywam, wyciągacie. I każdy komentarz jest dla mnie ważny. Uwaga, każdy. I co jeszcze? Dobra, to teraz lecimy do tego, z czego jesteśmy dumni, bo zawsze się zastanawiamy, z czego jesteśmy dumni. Przede wszystkim oczywiście z tej akcji z książkami, z Kobietą Niezależną i z tego, że mamy taką zaangażowaną społeczność, to zdecydowanie. A druga rzecz to to, że zdecydowaliśmy się na kolejne działania charytatywne i ja jestem ambasadorką w Stowarzyszeniu Wiosna w Akademii Przyszłości i zastanawiałam się, w jaki sposób ja jeszcze mogę im pomóc i okazało się, że mogę przeszkolić wolontariuszy, którzy pracują z tą fundacją z różnych aspektów. I zdecydowaliśmy, że asertywność to jest coś takiego, co jest im niezwykle potrzebne, czyli budowanie takiej świadomej, pięknej komunikacji, która jest oparta na ich wartościach, na szacunku do siebie, jak również do tego drugiego człowieka. I uwaga, zdecydowaliśmy się przeszkolić 2690 wolontariuszy, kierowników regionów, liderów z Stowarzyszenia Wiosna i taką współpracę właśnie w styczniu zaczęliśmy. Także teraz właśnie oni będą uczeni asertywności i to jest taki powód dla nas do dumy, że ta wiedza, którą ja mam, ona tak fajnie eksploruje, ponieważ ona nie tylko pójdzie do wolontariusza, ten wolontariusz pójdzie z tą wiedzą jeszcze dalej. I te dzieci, które korzystają ze wsparcia Akademii Przyszłości, one będą zupełnie inaczej zbudowane. I to jest piękne, to jest coś, co mnie napędza. Dumna jestem również z waszych informacji zwrotnych dotyczących dziennika Kobiety Niezależnej, ponieważ zaczęliście z nim pracować. I zarówno dotyczących dziennika, jak również planera RBC, jesteście zadowoleni, szczęśliwi, pracujecie z tym materiałem, wypełniacie zarówno 3 MIT, jak i HSS, w związku z czym to jest coś, co mnie cieszy. Jakość dziennika wam się podoba, dlatego w tym roku będziemy robili go po raz kolejny. Co mogliśmy zrobić lepiej? Długo się zastanawialiśmy, co mogliśmy zrobić lepiej, bardzo długo i muszę wam powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak z siebie dumni, że nic się nie znalazło na naszej liście. Oczywiście wiem, że na pewno jakaś paczka nie doszła na czas albo coś tam się wydarzyło i tak dalej, ale no, w porównaniu do tych wszystkich rzeczy, które się działy u nas w zeszłym roku, to tym razem akurat niczego nie mamy na liście, co oczywiście wcale nie znaczy, że jesteśmy rozleniwieni, wcale nie, ciśniemy dalej. Jakie mamy plany na luty? Jeszcze wnioski. Wnioski z tego, że nie mamy nic, co można byłoby zrobić lepiej, są takie, że przede wszystkim jeżeli się podniesiesz po takim upadku, jeżeli zdecydujesz się działać dalej, jeżeli pomimo jakiegoś takiego gorszego momentu, tak jak my mieliśmy w ubiegłym roku gorszy moment i nastroje mieliśmy obniżone w związku ze sklepem online, zaczniesz szukać rozwiązań, to wszystkie inne działania, które idą zgodnie z planem, tak bardzo napędzą cię do działania, że nawet ten obniżony nastrój związany z tym sklepem online, którego oczywiście nadal nie mamy,
jakoś przyćmi, że tak powiem, tą sytuację i zaczniemy pracować po prostu pomimo tego, co nam nie wyszło. Jeżeli chodzi o plany na luty, przede wszystkim takie moje prywatne plany to początek miesiąca to będzie organizowanie naszego przyszłego życia, które będzie w drugiej połowie tego roku w Trójmieście i tutaj będziemy robili całą rodziną turnę po szkołach. Nasze dzieci będą na takich dniach próbnych w szkołach i będziemy sprawdzali, w jaki sposób się czują. Rozmawiamy z dyrekcją, z wicedyrektorem, z pedagogiem szkolnym i z wszystkimi tymi osobami. Mamy kilka takich szkół na liście i co do tych właśnie szkół prowadzimy dyskusję. W ogóle wybór szkoły to jest chyba najbardziej takie dla mnie odpowiedzialne zajęcie jako dla rodzica, ponieważ nie tylko i wyłącznie mi chodzi o program szkoły, nie tylko i wyłącznie o to, czego te dzieci się nauczą, czy tam jakie ta szkoła ma notowania, ale również chodzi mi o atmosferę, w jaki sposób są traktowane dzieci, jakie dzieci uczęszczają do tej szkoły, jak nauczyciele udzielają informacji zwrotnej, jeżeli dziecko czegoś nie umie i to jest strasznie, strasznie skomplikowane dla mnie. Zawsze taki długi to jest proces. No ale muszę powiedzieć, że wielokrotnie to długie przygotowanie do wyboru szkoły miało sens i za każdym razem dzieci nasze były zadowolone z tych szkół, w których uczestniczyły, a też dla mnie później kontakt z dyrekcją czy z nauczycielami był w miarę taki komfortowy, bo to też jest ważne, bo to przecież to jest moje dziecko, najważniejsza osoba w naszym domu. No to dlatego to jest takie istotne. Oczywiście nie chcę tutaj wyolbrzymiać tematu szkoły, ponieważ ja skończyłam podstawową szkołę, taką po prostu zwykłą i to w dodatku w jedną z takich, to była jedna z biedniejszych dzielnic wtedy, w tym czasie, kiedy ja chodziłam do tej szkoły, więc no różne osoby tam do tej szkoły chodziły i bardziej to była szkoła przetrwania niż szkoła podstawowa, no ale to też może tłumaczy to, gdzie jestem teraz. Natomiast teraz wiem, że można pójść do szkoły państwowej, do prywatnej i nigdy nie wiadomo ostatecznie, co z tych naszych dzieci wyrośnie, ale jeżeli mam wybór, jeżeli mam na to wpływ, no to staram się zrobić samodzielnie ja jako ja najwięcej jak tylko mogę. I to jest niesamowite, że za każdym razem jak szukamy miejsca, gdzie chcemy mieszkać, to najbardziej kierujemy się tym, gdzie znajduje się szkoła dla naszych dzieci, która by nas satysfakcjonowała. Co dalej? Będziemy mieli również podsumowania z biurem rachunkowym, czyli już pojadę do Gdańska i tam w biurze rachunkowym, podatkowym będziemy się zastanawiali nad nowymi sposobami rozliczania, a jak nieruchomości rozliczać, a jak spółka rozliczać i wszystkie inne rzeczy. I to robimy za każdym razem, kiedy tylko się spotykam z moim biurem rachunkowym, ponieważ przepisy się zmieniają, trzeba być na bieżąco, trzeba wiedzieć, co jest najbardziej optymalne i najlepsze. I co jeszcze będziemy robić? Będziemy również mieli nowe nagrania i sesje w Brukseli w lutym. Właśnie się orientowałam, że nie powiedziałam najważniejsze rzeczy, która się wydarzyła w kolejnym miesiącu, ale to zaraz powiem, bo tak chciałam sobie to zostawić na koniec, ale zaraz o tym powiem. Będziemy mieli również nagrania i sesje w Brukseli do kolejnych materiałów, które dla Was przygotowujemy, do kolejnego kursu, który będzie przed wakacjami, ale to już teraz w lutym musimy nad tym po prostu pracować, ponieważ później to idzie do montażysty, robią napisy, transkrypcje, grafik nad tym pracuje, w związku z czym my musimy w lutym to zrobić, żebyście Wy mogli to zobaczyć w czerwcu i już sobie to wszystko trzeba przeanalizować. No i teraz dojdźmy do tego momentu, o którym zapomniałam, czyli co się jeszcze w styczniu wydarzyło. Odbyła się sesja zdjęciowa do książki Kobieta Niezależna, ponieważ Kobieta Niezależna, teraz widzisz drugie wydanie Kobiety Niezależnej, prototyp książki, którą napisałam wiele lat temu. 5 lat temu już. I została wydana pierwsza część. I w pierwszej części, kiedy napisałam książkę Kobieta Niezależna,
była treść i były również wywiady z bohaterkami, z kobietami, które zbudowały swoje majątki. Pierwszy zarobiony milion mają za sobą, mają jednocześnie rodzinę, godzą rolę, mamy żony, bizneswoman i tak dalej. No i teraz ponownie, kiedy przygotowywałam się do aktualizacji treści, ale też do dopisania niektórych rzeczy, po zrobienia na przykład wątku również prawnego, ponieważ mówiliście, że fajnie by było, żeby w tej książce coś takiego się jeszcze znalazło. Dużo takich było pytań, więc dopisywaliśmy. No to oczywiście szukałam bohaterek, które chciałabym zaprosić do książki Kobieta Niezależna. I tutaj zaprosiłam jedną z tych bohaterek, która była w poprzedniej części, czyli Ewę Kutybę, ale zaprosiłam też kilka nowych kobiet, między innymi Red Lipstick Monster, którą wszyscy na YouTubie znają oczywiście, znaczy no prawie wszyscy, tak, ale no ponad milion osób subskrybuje jej kanał, jest to najpopularniejszy kanał dotyczący makijażu i beauty i no Ewa jest niesamowitą kobietą niezależną, w związku z czym ją zaprosiłam. Zaprosiłam również Edytę Kurek, która jest menedżerem z 25-letnim stażem. Ostatnio, jak ją zapraszałam, to zarządzała 13 rynkami no i ma ogromne doświadczenie. Zaprosiłam również Basię Sołtysińską, która założyła kiedyś LiveTube'a. To była agencja wspierająca youtuberów, a teraz założyła firmę Indahash międzynarodową. Jak również oczywiście Ewę Kutybę i Martę Małecką, współzałożycielkę firmy Lipari. To jest firma z bielizną dla kobiet, która no, niesamowicie też pięła się po szczeblach swojej kariery. I zrobiliśmy sesję zdjęciową po to, aby te kobiety mogły znaleźć się oczywiście w książce i żeby te ich zdjęcia wszystkie były z jednej bajki, no bo jak każda wyśle swoje, to potem graficznie się to nie zgadza. I to była ogromne takie przedsięwzięcie dla mnie, ponieważ pierwszy raz robiłam taką sesję z tyloma bohaterkami, które się, więc wszystkie są zajęte, trzeba je jakoś zorganizować, więc już na jesień ubiegłego roku planowaliśmy, że 26 stycznia odbędzie się ta sesja. Każda potwierdziła. Oczywiście ogromny stres, żeby każda tego dnia była, aby żadna się nie rozchorowała, żeby nikt nikomu nic nie wypadło. Natomiast to, co jest piękne wtedy, kiedy pracujesz z ludźmi biznesu, z ludźmi takimi zwanymi ludźmi sukcesu, to jest to, że oni naprawdę robią wszystko, aby dowozić. Często jest tak, że taki najbardziej zajęty człowiek, jak się z tobą umówi, to po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że on przyjdzie, niż człowiek, który ma dużo do zrobienia, nie robi jakichś tam wielkich rzeczy takich bardzo odpowiedzialnych i tak dalej. To oni na przykład częściej zawodzą niż mnie osobiście, niż ci, którzy właśnie zajmują te wysokie stanowiska. Wszystkie kobiety się pojawiły, wszystko przygotowaliśmy wcześniej, fotografa, Maciej Zienkiewicz, fotograf urody, to wszystko robił. Cały plan było, jakie zdjęcia, jakie ujęcia i tak dalej. Zaprosiliśmy Osę, czyli Monikę Jurczyk, do tego, aby zajęła się stylizacją pań, z wszystkimi się skontaktowała wcześniej, a jakie wymiary, a jakie rozmiary, a jakie co. Oczywiście wizażystki trzeba było zaprosić, żeby przyszły, żeby to wszystko zorganizowały. No i scenografię. No i ja się nie znam na scenografii, więc mówię do Macieja: Maciej, jakąś scenografię. Ja nie wiem, jak te kobiety wszystkie tam ułożyć na tym zdjęciu. Przecież nie staniemy w rządku po prostu jak w wojsku, tylko jakoś to trzeba zrobić. I mówię, na okładce w Vivie są takie kobiety, które tam zawsze gdzieś na czymś siedzą i jakoś to się fajnie klei. I on mówi, no, jak masz budżet, to możemy taką panią, która robi scenografię dla Vivy, poprosić, żeby zrobiła scenografię dla mnie, dla nas. Ja mówię, no to poprośmy. Ogromne pieniądze to wszystko kosztuje, ale mówię, dobra, po prostu lecimy, trzeba to zrobić dobrze i będziemy inwestowali, najwyżej ze swoich dołożę jakkolwiek, ale po prostu musimy to zrobić naprawdę jak najlepiej tylko i wyłącznie możemy, ponieważ to nie jest sesja, którą można powtórzyć, po prostu musi się od razu wszystko dobrze wydarzyć. No i faktycznie pani Ania, która zajmuje się scenografią do Vivy, malowała rusztowanie specjalnie do nas na określony kolor, który wcześniej został ustalony, żebyśmy na nim usiadły, zrobiły sobie zdjęcie i tak dalej. Fajna dyscyplina, świetny zespół. Dorota Białkowska, która teraz zgrywa właśnie te kulisy biznesu, również organizowała backstage wraz z Magdą Daniłoś, która opiekuje się mną i naszym kanałem na YouTubie. I tam od razu robiły nagrania z backstage'u, wywiady,
króciutkie z tymi kobietami, które przyszły tam, ale to wszystko było zaplanowane wcześniej, wszystkie dostały rozpiskę, co będzie, kiedy będzie, kto z nimi będzie rozmawiał, po co, na co się mają przygotować. W związku z czym cała sesja zdjęciowa, gdzie każda uczestniczka miała swój portret, mieliśmy zdjęcie grupowe, ja miałam z każdą z pań zdjęcie dodatkowe, trwała, uwaga, 5 godzin, słownie 5, z makijażami, ze wszystkim. To była niesamowita po prostu akcja. Zespół RBC oczywiście fantastycznie pomógł. Martyna Bednarek była na posterunku, wszystko ogarniała. Pomagała nasza nowa Asia od PR-u, która akurat na 26 miała datę porodu, w związku z czym no, nie była z nami, ale przed pójściem do szpitala wszystko po prostu, wszystko mi przysłała, przygotowała i powiedziała: Kamila, to tak się robi, tak się robi, tak się robi. Kto jeszcze? Przyszła do nas Larysa z teamu organizacyjnego po to, żeby robić backstage w backstage'u, jak również jeszcze nam pomagały osoby z mediów, ponieważ zaprosiliśmy osoby z mediów na tą sesję zdjęciową. Stwierdziliśmy, że no jeżeli gdzieś można te wszystkie uczestniczki razem spotkać, ponieważ Basia Sołtysińska bardzo często jest albo w Dubaju, albo w Singapurze, albo w Londynie, bo ten jej biznes jest międzynarodowy. Edyta akurat, jak pojawiła się Kurek na sesji zdjęciowej, ona przyleciała z Australii, po prostu prosto w ogóle z samolotu, nie wyspana, nie ten, przyszła i mówi: dobra, oto jestem, dobrze, teraz mnie pomalujcie, zróbcie coś i staję do tych zdjęć. Nie było, że jestem niewyspana, zmęczona i nie mogę, tylko po prostu stawiła się, więc od razu zaprosiliśmy media i wybraliśmy na patronat medialny do książki media, które chcielibyśmy, żeby nam towarzyszyły, i na chwilę obecną wybraliśmy dwa. To jest Wysokie Obcasy Praca, jak również Urodę Życia. I przedstawicielki tych mediów pojawiły się, przeprowadziły wywiady od razu z tymi uczestniczkami podczas tych sesji. Więc to po prostu magia, co można zrobić przez 5 godzin, pod warunkiem, że się odpowiednio wcześniej przygotujesz, pomyślisz, wszystkich poinformujesz i wszyscy wiedzą, co się w międzyczasie będzie działo. To wtedy jest to możliwe, ale wszyscy muszą być po prostu maksymalnie zdeterminowani, zorganizowani, świadomi w ogóle tego, co się dzieje. Jeszcze zdążyliśmy zjeść obiad, bo oczywiście zamówiliśmy posiłki tak, żeby nikt tam nie chodził głodny. I z tej sesji jestem maksymalnie dumna. Zresztą na kanale, jeżeli będziecie chcieli, będziecie mogli zobaczyć jeszcze backstage tego wszystkiego, co się działo. W większym stopniu niż teraz oczywiście Wam tutaj Dorota to umożliwia. Co się teraz będzie działo? Opowiem Wam o tym, jak właśnie jest z tym wydawaniem książki, czyli odpowiem na to pytanie z sesji Q&A. Otóż jeżeli planujesz osobiście wydać książkę, to ja Ci powiem w kolejnych punktach, jak się do tego potrzebujesz przygotować. Po pierwsze, na samym początku piszesz książkę, w Wordzie po prostu ją piszesz. Ilość znaków tam liczysz i tak dalej. Kobieta Niezależna z mojej pamięci ma około 60 tysięcy znaków. No i piszesz ją na samym początku w Wordzie. Oczywiście ja zaczynam od tego, że robię sobie mapę książki, piszę osobno rozdziały i tak dalej. Jak już napiszesz książkę, bo teraz to nie jest odcinek jak napisać książkę, tylko jak ją wydać, to potrzebujesz ją zanieść do korekty, czyli szukasz osoby, która się zajmuje korektą. Jest w internecie mnóstwo takich osób i te osoby robią korekty, czyli poprawiają twoje błędy, przecinki i tak dalej, ale również robią redakcję. Trzeba z nimi porozmawiać o tym, jak bardzo oni mogą ingerować w twój styl pisania, bo ja tam na przykład bardzo lubię taki język potoczny, prosty, który dociera do wszystkich. W związku z czym, jak mi czasami redakcja poprawi i mi taki jakiś zrobi wywód naukowy, to ja mówię: oddajcie mi moją książkę, to nie miało być tak, to miało być inaczej, dlatego to też trzeba ustalić. Natomiast oni to wszystko później robią. I jeżeli masz sprawdzony tekst i masz już go po redakcji, płacisz tej osobie, która się tym zajęła. Różnie to jest. Czasami to jest 3000, czasami to jest 4000, w zależności na ile korekt się zdecydujesz, bo ja na przykład czasami po tej jednej korekcie idę jeszcze do drugiej korekty, osobnej zupełnie, i oddaję książkę do ponownej korekty u innej osoby i czasami się okazuje, że ta druga osoba znajdzie jeszcze jakieś błędy, jakieś przecinki, jakieś literówki. Więc wtedy no, płacisz za to po prostu drugi raz, ale jak no, zaczynasz, to może to nie jest konieczne.
Co dalej? Później szukasz osoby, która jest grafikiem i która może ci tą książkę złożyć. Czyli złożyć ją do formatu książkowego i przygotować do produkcji, czyli do przesłania do drukarni. Ona ją składa i wtedy ty ją dostajesz w PDF-ie, ale przecież w takim zwykłym PDF-ie jej nie możesz wysłać do drukarni, oni ci jej nie wydrukują, więc ona potrzebuje ją podzielić po prostu na strony, na rozdziały, rozłożyć wszystko graficznie i tak dalej. I to też jest z reguły taka osoba, która robi ci projekt okładki. No, oczywiście okładka ze zdjęciem w moim przypadku jest takie oczekiwanie, że większość książek będzie miało moje zdjęcie. Ja bym osobiście wolała, żeby sam był tytuł, bo to wtedy jest o wiele prostsze dla mnie. No ale jak leżą na stoisku książki, no to jak robiliśmy testy, no to jak jest moje zdjęcie, to ludzie wtedy chętnie biorą ją do ręki, dlatego są wszędzie moje zdjęcia. Ta osoba projektuje ci po prostu okładkę, to wszystko, co się tutaj ma znajdować, z tyłu, z przodu, czy skrzydełka, czy nie skrzydełka i tak dalej. I to jest taka część graficzna. I ta część graficzna, w zależności od tego, czy to jest taki grafik, który zaczyna, czy to jest grafik, który no, już jest doświadczony, renomowany, to może kosztować 2000 zł, to może kosztować 5, a może też kosztować więcej. W zależności od tego, czy ty chcesz jeszcze tam jakieś obrazki w środku, czy grafiki, czy ilustracje mają zostać wykonane. I jeżeli to wszystko masz, to potrzebujesz później do Biblioteki Narodowej się zwrócić o przyznanie ci puli numerów ISBN, ponieważ każda książka ma z tyłu ISBN. Jeżeli będziesz potrzebować ISBN na e-booka, na audiobooka, na książkę drukowaną, no to oni ci je przydzielają. To jest bezpłatne, tobie jako po prostu wydawcy to przydzielają. Ty zakładasz działalność gospodarczą i piszesz tam, że jesteś wydawcą. No i następnie po prostu jak już to wszystko masz, no to wtedy grafik po sprawdzeniu przez ciebie tego tekstu i tej książki i tego wszystkiego może w twoim imieniu albo ty możesz od grafika wziąć to wszystko, skontaktować się z drukarnią, w której po prostu zamawiasz wydruk książki. I oczywiście, jeżeli ktoś zaczyna i to jest taka książka naprawdę dla początkującego, to czasami niektórzy drukują sobie drukiem cyfrowym 100-200 sztuk, bo na przykład nie stać ich na to, żeby zainwestować więcej pieniędzy od razu. Natomiast jeżeli wiesz, że tych książek sprzedasz więcej, stać cię na to, żeby zamrozić na jakiś czas pieniądze, no to oczywiście od razu najlepiej jest wydrukować 2000 sztuk. Szczerze mówiąc, za 2000 sztuk dostaje się taką no, optymalną ofertę, ale wiem, że czasami początkujący autorzy, jak sobie wydrukują 2000 sztuk, to będą po prostu mieszkać z tą książką przez 2 lata. Dlatego no tutaj warto jest zastanowić się, jakie są twoje możliwości, jeżeli chodzi o sprzedaż takiej książki. Natomiast to jest kilka takich prostych kroków. Jeżeli chodzi o patronaty medialne z tyłu, czy o jakieś wypowiedzi na temat twojej książki, no to oczywiście udajesz się do mediów, piszesz do mediów, że prosisz ich o patronat i czasami otrzymujesz ten patronat, a czasami otrzymujesz ofertę na przydzielenie ci patronatu, czyli na przykład trzeba zapłacić czasami 5, 10, 15 tysięcy za jakiś patronat, za to, że jakaś organizacja obejmie cię tym patronatem. I to nie jest zawsze po prostu za darmo. Także jak popatrzysz na jakieś książki czasami i powiesz, wow, oni mają taki patronat, to wiedz, że ten patronat czasami jest dany, a czasami po prostu się go kupiło. I to wcale nie musi świadczyć o tym, że ta firma jakoś tak szczególnie się podpisuje pod tą książką, po prostu się kupiło patronat i tyle. A niektóre wydawnictwa albo jakieś magazyny mają po prostu taką politykę, że zawsze trzeba od nich kupić patronat i nigdy nie dają patronatu bezpłatnie i czasami ten patronat jest powiązany z jakimiś akcjami jeszcze PR-owymi, z jakimiś wzmiankami na ten temat, także to też no, jest po prostu taka kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli masz więcej pytań w tej kwestii, zadaj je oczywiście w komentarzu, tymczasem ja serdecznie dziękuję ci za uwagę, to były wyjątkowo długie kulisy biznesu, natomiast mam nadzieję, że pomogą ci jeszcze bardziej urosnąć biznesowo, także dziękuję ci serdecznie, do zobaczenia w Power Poniedziałku, no i oczywiście czekam na subskrypcje i komentarze pod tym materiałem. Pozdrawiam.